Cześć! Na pewno starsi widzowie pamiętają jeszcze czasy Nokii 3310 i przymus formatowania baterii. Trzeba było ją rozładować 3 razy i później naładować co najmniej 3 razy, oczywiście jeśli chcieliśmy, żeby ta bateria posłużyła nam dłużej. Na szczęście była możliwość jej dość prostej wymiany. W tym odcinku pokażę Wam kilka nowych technologii produkcji baterii oraz akumulatorów, które mogą zrewolucjonizować rynek. Zapraszam! Już się rozładowała? W dzisiejszych czasach w smartfonach baterie niklowo-wodorkowe nie występują. Zastąpiły je litowo-jonowe, które traktuje się już zupełnie inaczej. Na dodatek większość tych ogniw w naszych urządzeniach jest niewymienialna, a przynajmniej nie można zrobić tego samodzielnie. Pamiętajcie, by ich nie rozładowywać do końca, nie należy też ich formatować. Musimy też zadbać o to, by przedział pracy na tych bateriach wahał się między 20 a 80%. Baterie litowe lubią też być często ładowane, natomiast nie lubią ekstremalnych temperatur. Na dodatek ogniwa te są nieprzyjazne dla środowiska. Jednak każda era kiedyś się kończy i producenci cały czas starają się wydłużyć żywotność swoich ogniw, przyspieszyć ich ładowanie i zwiększyć ich pojemność. Może w takim razie po prostu poszukać innej technologii i materiału do produkcji nowych ogniw? Oto kilka z nich. SUD. Co prawda nie można po prostu zamienić komponentów baterii litowej na SUD, jednak ostatnie odkrycia pokazały, że, cytuję, SUD jest większym jonem niż lit, więc nie mieści się między warstwami węglowymi anody opartej na graficie baterii. SUD ma również niższą gęstość energii niż lit. Fosfor powoduje przyspieszenie grafitu w anodzie baterii sodowej i ma nawet 7-krotnie większą pojemność grafitową. Być może zatem coś z tego będzie. Magnez. Jest nie tylko bardziej powszechny niż lit, nie jest również podatny na niedoskonałości, które mogą prowadzić do pożarów baterii litowej. Ale przez dziesięciolecia baterie magnezowe po prostu nie mogły konkurować z litem o moc lub pojemność. W grudniu naukowcy wymyślili rozwiązanie tego problemu. Zdali sobie sprawę, że chlorek w powszechnie stosowanym elektrolicie był winny kiepskiej wydajności akumulatora. Wymienili go na wersję bez chlorków i połączyli ją ze specjalnie opracowaną katodą i anodą na bazie magnezu. Dostali akumulator o poziomach energii, mocy i stabilności, które były niespotykane w akumulatorach magnezowych w przeszłości. Fluor. Baterie fluorowe mogą wytrzymać 8 razy dłużej niż baterie litowe, ale łatwiej to powiedzieć niż zrobić. To dlatego, że fluor jest anionem lub ujemnie naładowanym jonem, który jest trudny do stabilizacji. W grudniu zespół badawczy ogłosił, że trafił na ciekły elektrolit, który może ustabilizować pierwiastek i sprawić, że będzie on użyteczny w temperaturze pokojowej. Więc wszystko wygląda dobrze dla akumulatorów fluorkowych. Jeszcze jakiś czas temu samoregenerujące się baterie były raczej melodią przyszłości i to bardziej tej odległej. No dobrze. A dlaczego w ogóle baterie i akumulatory tracą swoją żywotność po jakimś czasie? Podczas ładowania akumulatorów tlenek litu-kobaltu w elektrodzie dodatniej uwalnia część swoich jonów litu, przechodząc przez elektrolit i zawieszając się między warstwami grafenu w elektrodzie ujemnej. To uwolnienie jonów zmienia fizycznie elektrodę, tworząc odrobinę dodatkowej przestrzeni między warstwami. Ta dodatkowa przestrzeń grozi degradacją elektrody i ostatecznie doprowadzi do pęknięć zwanych wadami układania. Cytuję. W artykule opublikowanym w Nature w zeszłym miesiącu inżynierowie z Uniwersytetu Tokijskiego ogłosili, że opracowali sposób samodzielnej naprawy pęknięć przez akumulatory. Zamiast jonów litu zespół wykorzystał SUD, który jest obiecującą alternatywą, o której mówiłem zresztą wcześniej. Budując warstwę elektrod z materiału, który ma dodatkowy atom sodu, spowodowali odwrócenie naturalnej degradacji warstw. Dzięki tej silniejszej sile, gdy jony sodu wracają do elektrody dodatniej podczas ładowania, mogą powrócić do tej samej struktury, w której się rozpoczęły, naprawiając wszelkie dodatkowe przestrzenie lub pęknięcia, które mogły powstać po rozładowaniu akumulatora. A która z tych obiecujących nowych technologii wytwarzania akumulatorów Wam najbardziej się podoba? Jak myślicie, z którego z tych materiałów wcześniej wymienionych będzie budowana bateria w przyszłości? Mnie osobiście najbardziej podoba się opcja samoregenerującej się baterii, która znajdzie na pewno zastosowanie nie tylko w elektronice, ale także i w przemyśle. A kto wie, może w przyszłości znajdą się też inne dziedziny, w których ta bateria będzie używana. Ja już muszę dzisiaj kończyć, bo niestety bateria mi się wyładowuje, także dzięki za oglądanie. Pamiętajcie o zostawieniu subskrypcji i klikaniu dzwoneczka.
Dzięki i pozdrawiam.